Witaj Warszawo! Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. I chcę wam powiedzieć, jak możecie być zbawieni. Jezus Chrystus, którego imię w tym kraju wszyscy znają, jest jedynym Zbawicielem. Problem polega na tym, że każdy zna to imię, a prawie nikt nie zna Jego samego. Jeżeli znasz tylko imię Jezus, ale nie znasz samego Jezusa, to nie możesz być zbawiony. Ale zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę zbawienie jest na wyciągnięcie twojej wiary, na wyciągnięcie decyzji. Zbawienie jest blisko ciebie, ale potrzebujesz osobiście podjąć decyzję, że chcesz należeć do Chrystusa. On umarł za ciebie, oddał za ciebie swoje życie. Do Jego krzyża zostały przybite twoje grzechy, każdy twój grzech, przeszły, teraźniejszy, przyszły. Ale żeby to miało praktyczne znaczenie dla ciebie, ty musisz to przyjąć osobiście. Osobiście musisz uwierzyć, że to się stało. I osobiście musisz zdecydować, że chcesz należeć do Chrystusa. To inaczej nie zadziała. To inaczej nie zadziała. Potrzebujesz osobiście to przyjąć. Bóg cię kocha, ale Jego dowodem miłości jest Chrystus. Nie ma innych dowodów miłości i nie ma innych dróg do Boga, jak tylko przez Jezusa. Jezus jest dowodem Bożej miłości wobec ciebie i Jezus jest jedyną drogą do Boga. Jedynie w Nim jest zbawienie. Nie ma alternatywy. Jeśli myślisz, że jest alternatywa, to się łudzisz. Jeżeli myślisz, że jest alternatywa, no to diabeł cię okrutnie okłamał. Nie daj się ściemniać. Nie daj się ściemniać. Życie jest tylko w Jezusie. Zbawienie jest tylko w Jezusie. On jest prawdą i życiem. Możesz mieć zbawienie. Nie musisz odklepywać jakichś pacierzy. Nie musisz odbywać jakichś rytuałów. Chodzi o twoją wiarę, o żywą wiarę. O to, że zawołasz w taki ufny sposób, jak dziecko, do Boga. Przyjdź do mojego życia i będziesz zbawiony. Bo to właśnie o to chodzi, żeby uwierzyć sercem, nie odprawiać jakieś tam rytuały i myśleć, że jest się sprawiedliwym dzięki temu. Dlatego, że z własnych uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Biblia mówi, że nasze czyny, te tak zwane dobre uczynki, to jest zażygana szmata. Tak mówi Boże Słowo, twoje dobre uczynki w ogóle nie przybliżą cię ani o centymetr do Boga. Przybliży cię do Niego wiara w zastępczą ofiarę Chrystusa, w to, że On umarł zamiast ciebie i ty nie musisz umierać, jeśli Jego wybierzesz. Jeśli wybierzesz Chrystusa, to nie musisz umierać, dlatego że On umarł za ciebie. Ale ty potrzebujesz przyjąć Jego ofiarę, powiedzieć: Jezus, ja potrzebuję ciebie. Ja ci dziękuję, że umarłeś za mnie. Ja wierzę w to. Ja przyjmuję tę ofiarę, którą ty złożyłeś z siebie zamiast mnie. Przyjmuję tę ofiarę i chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę, byś był moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli powiesz tak do Jezusa, że chcesz, by był twoim Panem i Zbawicielem i uwierzysz w swoim sercu, to będziesz zbawiony. To będziesz zbawiony. Ta jedna modlitwa, która będzie trwać minutę, nie więcej, sprawi, że zostaniesz przeniesiony ze śmierci do życia. Ze śmierci do życia i nie ujrzysz śmierci. Jeśli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz Jezusa Panem, to twój duch ożyje. A jeżeli on ożyje, to będzie zjednoczony z Bogiem. I gdy umrzesz, pójdziesz do nieba. Ale tutaj na ziemi, po tej stronie bytu, Jezus potrzebuje być twoim Panem. Twoim osobistym Zbawicielem. Nie kimś, kogo znasz ze słyszenia, ale kimś, kogo znasz osobiście. Kimś, kogo znasz osobiście, można znać Jezusa osobiście. On może zostać twoim przyjacielem.
ale ty potrzebujesz się ukorzyć i to przyjąć, uwierzyć w Niego i uwierzyć Jemu, zaufać Mu i pójść za Nim. To jest bardzo proste. To jest tak proste, że dla wielu ludzi zbyt trudne, bo oczekują jakichś tam intelektualnych rozwiązań, naukowo brzmiących, nie mających tak naprawdę nic wspólnego z jakąkolwiek naukowością. Bóg tak to urządził po to, żeby człowiek potrzebował się ukorzyć, by przyjść do Niego. Pyszny człowiek nie przyjdzie do Boga. Pyszny człowiek musi najpierw stać się pokornym człowiekiem, by przyjść do Boga. Dlatego, że jest napisane, że Bóg sprzeciwia się ludziom pysznym. Łaskę mają pokorni. Więc nie bądź pysznym człowiekiem, nie zgrywaj się, jak jesteś fajny, w porządku i w ogóle dobry. Bo ani nie jesteś dobry, ani nie jesteś sprawiedliwy. Dlatego, że żaden człowiek nie jest sprawiedliwy. Jedynym, który jest sprawiedliwy, jest Bóg. I nie chciej testować Jego sprawiedliwości, lepiej skorzystaj z Jego łaski. Lepiej skorzystaj z Jego łaski. Po prostu powiedz, potrzebuję Cię. Chcę do Ciebie należeć, Jezus. Przyjmuję Twoją łaskę. Przyjmuję to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu Golgoty. Umarłeś za mnie. Wierzę w to. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeśli tak się pomodlisz, będziesz zbawiony. Jeśli w sercu uwierzysz i to wyznasz, będziesz zbawiony. To takie proste. Nie wiesz, ile będziesz żyć. Może został Ci tylko jeden dzień życia. Ja tego nie wiem. Ty tego nie wiesz. Ale może tak jest. I co? Znajdziesz się w wieczności. Bez Chrystusa to bardzo ryzykowna sprawa. Znaleźć się w wieczności bez Chrystusa to bardzo ryzykowna sprawa. Więc lepiej nie ryzykuj. Tylko Mu uwierz. Bo Jezus wraca na tę ziemię. On wraca tutaj niebawem jako potężny król. Jako potężny Bóg. Jako władca. Jako sędzia. Już nie jako ten, który oddał swoje życie za zgubioną ludzkość. Powróci tutaj jako potężny król królów. Jako sędzia. Więc zanim on tutaj wróci, lepiej się pojednaj z Bogiem. Lepiej się pojednaj z Bogiem. Lepiej przyjmij tę zastępczą ofiarę. Lepiej przyjmij tę krew Chrystusa, która przelała się za Ciebie. Lepiej się nią zasłoń przed Bogiem. Dlatego, że usprawiedliwia krew Chrystusa. Gdy jesteś obmyty krwią Chrystusa, jesteś sprawiedliwy w oczach Boga. Tylko Jezus tak naprawdę może Cię uratować i zbawić. Nie chodzenie cotygodniowe do kościoła jakiegokolwiek. Żaden kościół Cię nie zbawi. Zbawi Cię osobista relacja z Chrystusem. Zbawi Cię to, że On będzie Twoim osobistym Panem i Zbawicielem. Jeżeli uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli naprawdę uwierzysz, że On umarł za Ciebie i zmartwychwstał, będziesz zbawiony. Tylko tak i nie inaczej. Zapamiętaj to sobie.